jakie były jej cele, jakie były cele sztabu szkoleniowego, to chyba wszyscy gdzieś tam podświadomie wiedzieliśmy, że to był jeden z ważniejszych startów Iggy w tym roku. Ona na pewno celowała w medal i na pewno porażka w drugiej rundzie jest dla samej zawodniczki i dla jej sztabu sporym rozczarowaniem. Dla mnie te ujęcia po samym meczu, kiedy Iga siedziała sama na ławce, przykryła się ręcznikiem, potem kiedy widać było, że płakała, były niezwykle dojmujące. To widać było taki smutek po porażce sportowca. Szczególnie po przegranym meczu ten jakby taki zrzut emocji jest niezwykle, niezwykle intensywny i wydaje mi się, że to, że ona płakała i że jakby nie wstydziła się swoich łez, ja to absolutnie rozumiem. To jest zrozumiałe, a do tego jeszcze w takim sporcie jak tenis, gdzie, tu znowu trzeba zacytować Łukasza Kubota, gdzie porażka leży właśnie tuż obok zwycięstwa i te porażki, co zdarzają się na co dzień, to jest normalne. Iga celuje teraz najwyższe trofea i za każdym razem to te oczekiwania i to ciśnienie z tym związane jest bardzo wysokie, ale tutaj chyba wydaje mi się szczególnie, bo mam takie wrażenie, że ona do tego startu przykłada szczególną rangę. Ja nawet upatruję w tym troszkę takiej szansy, że ta druga możliwość medalowa ją niezwykle zdopinguje i chyba też gdzieś podświadomie myśmy też dużo bardziej liczyli na mixta, bo tam drabinka będzie dużo mniejsza i większe prawdopodobieństwo tego medalu, którego oczywiście jak najbardziej wszyscy jej życzymy. Myślę, że ona sama sobie też ten medal gdzieś wymarzyła, stąd też aż tak emocjonalna reakcja po tym przegranym meczu w singlach.